Takie piękne słoneczko nas dzisiaj przywitało nad morzem. Jesteśmy w Jarosławcu, domki pod niebo. Spędzimy tutaj kilka najbliższych dni. Zaczynamy, zrobimy mały room tour. Jest tu mała kuchenka, aneks kuchenny. Salonik z wyjściem na podwórko. Kanapa, miejsce, gdzie można coś zjeść. Witamy się. Hello. Łazieneczka, wszystko w takim fajnym nadmorskim klimacie. Idziemy na górę. Dobra, to wbijamy na górę. A na górze mamy dwie sypialnie. Tu są dwa pojedyncze łóżka, a tu jedno duże podwójne. Każdy domek ma tarasik, bujaleczka, plac zabaw dla dzieci. Zaczynamy od restauracji Jackowo w Jarosławcu. I zamówiliśmy sobie dorsza świeżego z rybkami. Oczywiście do dorsza musi być kapusta kiszona, domowy kompot, rosołek malinka zajada, a Gajka ma supę pomidorową, a tam jeszcze jest flądra. A to jest taka droga wzdłuż plaży, kiedyś tutaj podobno był pas startowy. Cały czas prosto dojechaliśmy do wejścia numer 11. Dosłownie 10 metrów i jesteśmy już na plaży. Taki piękny zachód słońca żegna nasz dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dzień drugi w Jarosławcu. Ja sobie podbijam rękawy i lecimy teraz do centrum Jarosławca. Tam jest plaża zwana Dubaj i zobaczymy, jak to wygląda. No i co, trochę plażowania. Trafiliśmy do lodziarni Ulubiona. Mają bardzo ciekawe smaki. Ja wybrałam sobie czarny bez. Dziewczyny mają niebieskie lody, smurfowe. Przerażona byłam. Na początku chciała je wybrać, ale pani powiedziała, że są z naturalną spiruliną, więc zdecydowałyśmy się. Że wszystkie lody są naturalne, nawet te włoskie kręcone też nie są żadną chemią, tylko są naturalne. Ulubiona. Jak w każdej miejscowości nadmorskiej są oczywiście stragany z pamiątkami, z muszelkami, z bransoletkami. Jest tego tutaj od groma i ciut. Na końcu deptaka jest taka plaża, zejście schodkami, taka mocno kamienista. My jednak wolimy trochę oderwać się od tłumu i jedziemy jednak w bok, kawałek dalej na tą pustą plażę tam. Jeśli zajrzyjcie do takiego punktu z rękodziełem, są tu przepiękne magnesy, ceramika, story, obok sklepu Amber Body. A w Jarosławcu jest również latarnia morska. A na wyposażeniu domków są również grille, więc można, jak to na domku, zrobić sobie coś dobrego. My mamy takie paróweczki śląskie, halloumi się grilluje, papryczka, cebulka, jakąś sałatkę chyba dziewczyny będą z tego ogarniać, albo jeszcze coś lepszego. No i taki mamy dzisiaj obiadzik pyszny. Jest kukurydza, fasolka szparagowa. Widzę, że dwa rodzaje sałatki wjechały. Tak jak mówiłem, grillowana papryczka, cebulka, pieczarki, do tego halloumi, to jeszcze groszek cukrowy, awokado z pomidorkami,
i chyba jeszcze wjeżdża jakaś bruschetta z buratą. A tu pani co przygotowała? Proszę bardzo, tutaj jest tostowane pieczywko od Bochenka z oliwkami, tak zwany chleb sycylijczyk. Do tego taka bruschetta z pomidorków sezonowych, mamy tu malinowy oraz żółty pomidorek. Na to zgrillowane morele, czerwone morele, burrata i odrobina pesto. I dotarliśmy w końcu na ten Dubaj. Robi wrażenie. Jak one stąd zeszły? Ogromna nasypana tutaj plaża. Podobno jest to jeden z najbardziej wysuniętych punktów w Polsce. Zimno. A my dzisiaj poranek zaczynamy jeszcze tutaj od zabawy na ogródku. Dziewczyny bawią się w chowanego. Są tu takie fajne huśtawki. Domek do zabawy dla dzieci. Jest taka strefa z hamakami oraz bania, z której możecie skorzystać oczywiście. Pogoda dzisiaj troszeczkę bardziej pochmurna, z rana nawet pokropił deszczek, więc stwierdziliśmy, że zabieramy dziewczyny do Mizo. I mamy tutaj taki fajny podział na różne kontynenty. Myślę, że będzie super. Bilet normalny 35 zł, ulgowe 3 dyszki. Co w Dolinie Charlotte, około 30 minut od Jarosławca. Tutaj jakbyś chciał. Tutaj mamy mapeczkę, różne zwierzaki, które możecie... Podzielone na kontynenty. Obejrzeć właśnie z podziałem na kontynenty. Jest też motylarnia, jest plac zabaw dla dzieci i wieża widokowa, tam pójdziemy. Zoo w Dolinie Charlotte okazało się bardzo fajne. Myślę, że warto tu się wybrać na cały dzień z przerwą na ten właśnie duży plac zabaw. Nie dotarliśmy jeszcze do fokarium, jest tutaj też stadnina koni, także... Jakieś domki na drzewach też tak, były? Tak, domki na drzewach, nam się już zbliża godzina zero, godzina drzemki, więc uciekamy stąd, ale polecam wam właśnie przyjechać tutaj no, na cały dzień z dzieciakami. A dzisiaj zmiana na stanowisko szefa kuchni. Laura serwuje... co? Pasta a la wodka, a dla dziewczyn takie kopytki, gnocchi, kluski w samym takim masełku z parmezanem. No i wracamy na wejście numer 11. Dzisiaj już się żegnamy z morzem. Można sobie jeszcze pojeździć rowerem wzdłuż wybrzeża. Super jest droga. Ja odpychaj się nóżką. Albo jak nasze dziewczyny na hulajkach. Wieczorową porą można skorzystać z bani, z cieplutką wodą. Przyjemny olejek eteryczny. Pierwsza godzinka jest w cenie. I żegnamy się już z naszymi niebieskimi domkami i z Jarosławcem. Było tu bardzo fajnie, szczególnie polecamy ten pobyt rodzinom z dziećmi, ale nie tylko. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!